Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. W niedługim okresie czasu spotkamy się po raz kolejny, żeby przekazać bardzo dobre informacje związane z powiatem tomaszowskim, z nową inicjatywą rządu, Funduszem Inwestycji Samorządowych. Proszę Państwa, potężne pieniądze będą płynąć do naszego powiatu, będą płynąć do wszystkich gmin należących do powiatu tomaszowskiego, jak i również do miasta Tomaszów Mazowiecki, a także do starostwa powiatowego. Bardzo serdecznie witam na tej dzisiejszej konferencji prasowej pana marszałka seniora, pana Antoniego Macierewicza. Witam bardzo serdecznie pana posła Grzegorza Wojciechowskiego. Witam również serdecznie pana posła Grzegorza Lorka. Witam pana senatora Rafała Ambrozika. Witam również wiceprezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Tomasza Jurka. Wójtów gmin powiatu tomaszowskiego, tutaj gminy Będków, pana Dariusza Misztala. Wójta gminy Rokiciny, pana Jerzego Rebzdę. Wójta gminy Budziszewice, pana Mariana Holaka. Wójta gminy Ujazd, pana Artura Pawlaka. Wójta gminy Tomaszów Mazowiecki, pana Franciszka Szmigla. Wójta gminy Rzeczyca, pana Marka Kaźmierczyka. Wójta gminy Żelechinek, pana Bogdana Kaszmarka. Wójta gminy Lubochnia, pana Piotra Majchrowskiego. Witam bardzo serdecznie wicestarostę tomaszowskiego, pana Leszka Ogórka. Członków zarządu powiatu tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk. Pana Michała Czechowicza i pana Marka Kubiaka. Witam wszystkich Was, drodzy Państwo, bardzo serdecznie. Witam tomaszowskie media, dziękuję za przybycie. I teraz o zabranie głosu poproszę pana marszałka seniora, pana Antoniego Macierewicza. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. No, trudno się dziwić, że przy tak wspaniałej okoliczności zebrali się przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu tomaszowskiego, a także parlamentarzyści, przedstawiciele wszystkiego rodzaju władz, no i przede wszystkim media. To rzeczywiście niezwykła okoliczność. 6 miliardów w skali kraju. Taki jest potencjał Funduszu Inwestycyjnego Samorządowego, tarczy antykryzysowej, COVID-19. Tak, bardzo dziękuję za pomoc w wypowiedzeniu tego trudnego słowa. To nie jest tylko trudne słowo, to jest trudna sytuacja. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, jak trudna, jak wiele samorządowcy, ale także przede wszystkim przedsiębiorcy, różne inwestycje, różne działania, które są niezbędne dla rozwoju naszego kraju, ucierpiały na skutek tego kryzysu z koronawirusem. Polska wyszła najlepiej z tego kryzysu. Wiemy to doskonale i gdy porównujemy sytuację w poszczególnych krajach, widzimy, jak skutecznie działał i działa rząd dobrej zmiany, jak skutecznie działa pan prezydent Andrzej Duda, który patronuje tym wszystkim zachowaniom, tym wszystkim działaniom mającym na celu pokonanie tego kryzysu. I to właśnie te 26 milionów, ponad 26, chyba 26,5 blisko miliona dla powiatu tomaszowskiego są najlepszym przykładem skuteczności i sposobu reagowania państwa polskiego. Ten sposób reagowania nie bierze się znikąd. Przecież nie byłoby go, gdyby nie 5-letnia, 4-letnia, jeśli chodzi o ten rząd,
sposób gospodarowania pieniędzmi obywateli. Gdyby nie ten wzrost gospodarczy, który został uzyskany mimo tak szerokiej akcji wsparcia społecznego, mimo tak szerokiej akcji wsparcia inwestycji, mimo tak szerokiego działania na rzecz społeczeństwa, które zainicjował rząd najpierw Beaty Szydło, a teraz pana premiera Morawieckiego. Mimo to jest możliwość także reagowania finansowego, tak żeby można było wyjść z tego kryzysu związanego z koronawirusem. Żadne inne państwo nie było tak dobrze przygotowane, żeby przezwyciężyć te trudności, przezwyciężyć ten kryzys. Ja gratuluję panu staroście Wymrzynowskiemu, gratuluję wszystkim państwu wójtom, wszystkim samorządowcom, ale także wszystkim oczywiście parlamentarzystom z tego obszaru, dlatego że to właśnie państwa, ale zaczynając od samorządowców, przede wszystkim samorządowców, starania doprowadziły do tego, że ta suma ponad 26 milionów jest przeznaczona dla waszego powiatu, dla poszczególnych gmin. Oczywiście macie państwo na pewno świadomość tego, że to są pieniądze bardzo szczególne. One są wprawdzie przeznaczone na inwestycje i tylko na inwestycje, ale rodzaj inwestycji będzie przez was, przez społeczność i przez samorządy definiowana. Jakie mają być to inwestycje i co więcej, one mogą być zrealizowane nie tylko w tym roku, także w przyszłym roku, w zależności od potrzeb społeczności, w zależności od tego, jakie narzędzia będą najbardziej przez was uznane za niezbędne dla pokonania tego kryzysu. Jakie grupy społeczne, którzy przedsiębiorcy, jakie inwestycje będą najbardziej potrzebne. Ta wielka suma pieniędzy będzie przez was, że tak powiem, zdefiniowana i przez was gospodarowana. No, będą oczywiście też pewne wymogi. Do sierpnia państwo musicie złożyć odpowiednie wnioski do wojewody. Wojewoda będzie je oceniał, ale pieniądze napłyną natychmiast, bez żadnych dodatkowych biurokratycznych problemów. Raz jeszcze bardzo serdecznie gratuluję i raz jeszcze proszę, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę. Bez tego rządu, bez dobrej zmiany, bez prezydenta Dudy nie byłoby tych wielkich pieniędzy, nie byłoby tych narzędzi, tego sposobu wychodzenia z kryzysu, który dotknął cały świat, ale Polska radzi sobie z nim najlepiej. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zanim będą wręczane czeki, takie symboliczne, z informacją, która gmina i jakie pieniądze może pozyskać, to ja chciałbym się tutaj jednak pochwalić, bo w ramach 7 powiatów, które stanowią pewien okręg, czyli Skierniewicki, Rawski, Opoczyński, Tomaszowski, Piotrkowski, Bełchatowski, Radomszczański, powiat Tomaszowski otrzymał najwyższą kwotę 26,5 miliona złotych. Co więcej, starostwo powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim otrzymało również najwyższą kwotę spośród wszystkich starost tutaj z tych 7, które wymieniłem, czyli kwotę ponad 7 milionów 250 tysięcy złotych. No jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo dziękujemy, panie ministrze, dziękujemy parlamentarzystom za to, że takie pieniądze mogły tutaj do nas trafić, że jest taka szansa, jest taka nadzieja, że dzięki tym pieniądzom te wszystkie skutki związane z COVID-em, z mniejszymi wpływami z podatków do poszczególnych budżetów będziemy właśnie mogli nadrobić z nawiązką dzięki temu właśnie programowi naszego rządu. Teraz zapraszam pana ministra, zapraszam parlamentarzystów o takie symboliczne przekazanie, tutaj można powiedzieć, tych informacji, czeków związanych właśnie z przydzieleniem odpowiednich środków finansowych dla gmin, jak i również dla starostwa i dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. A proszę państwa, pan starosta już sobie zapowiedział od razu, że to on dostał tych pieniędzy najwięcej, rzeczywiście 7,25 miliona to jest właśnie powiat tomaszowski, ale to są największe pieniądze, to prawda. Tylko warto pamiętać, to jest także największa odpowiedzialność.
To jest także największy wysiłek, jaki spada na Pana, Panie Starosto, żeby te pieniądze zagospodarować zgodnie z potrzebami społecznymi. Gdy patrzę na ostatnie lata Pana pracy, to nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie. Ale jednak zawsze o odpowiedzialności trzeba pamiętać. Gratuluję serdecznie. Bardzo. Naprawdę. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Dziękuję. I chcę przypomnieć raz jeszcze. To właśnie rząd dobrej zmiany. To właśnie Pan Prezydent Duda doprowadzili do tego, że tak wielkie możliwości stanęły teraz przed państwem. Zapraszam członków zarządu powiatu. Tak jest. Tak, bo to będzie jednak wspólne działanie konkretne, żeby te pieniądze oczywiście odpowiednio spożytkować dla naszej społeczności lokalnej. Drodzy Państwo, dzisiaj bardzo ważny dzień dla powiatu tomaszowskiego. W dniu dzisiejszym zostały przekazane symboliczne czeki przez pana ministra Antoniego Macierewicza wszystkim wójtom powiatu tomaszowskiego, jak i również prezydentowi Tomaszowa Mazowieckiego. Jest to związane z nowym programem rządowym Fundusz Inwestycji Samorządowych. 26,5 miliona złotych, które otrzymuje powiat tomaszowski w rozbiciu oczywiście na poszczególne gminy, na miasto i oczywiście na powiat tomaszowski. To jest najwyższa kwota, jaką otrzymał powiat tutaj w tym okręgu na poziomie 7 powiatów. Bardzo dziękujemy rządowi polskiego, bardzo dziękujemy parlamentarzystom za to, że tak skutecznie właśnie lobbowali, żebyśmy takie pieniądze mogli osiągnąć. I jeszcze raz się pochwalę, powiat tomaszowski otrzymał możliwość pozyskania kwoty 7 milionów 250 tysięcy. To jest najwyższa kwota spośród wszystkich starostw powiatowych w ramach tych 7 powiatów. Bardzo się cieszymy. Będziemy chcieli oczywiście spożytkować te pieniądze z myślą o inwestycjach w naszym powiecie. Tych potrzeb jest bardzo dużo. Będziemy chcieli te pieniądze wykorzystać w 100%. To jest naprawdę piękny, wspaniały zastrzyk pieniężny, który będzie przekładał się na inwestycje dla ludzi. Po prostu te inwestycje będą ludziom służyły. Dziękuję bardzo. No i w takim razie poprosimy miasto Tomaszów. Bardzo proszę przedstawiciela miasta Tomaszów, panie prezydencie, bardzo mi jest miło pogratulować panu, bo jak mówię, to jest wynik oceny państwa pracy, oceny państwa możliwości, oceny państwa potencjału zagospodarowania tych pieniędzy dla dobra mieszkańców. Tak więc gratuluję tej wysokiej oceny. Gmina Będków w takim razie, bardzo prosimy. 500 tysięcy. Panie wójcie, serdeczne gratulacje. Wszyscy się cieszą, wszyscy podziwiają pana pracę, państwa pracę, całego samorządu waszej gminy. Gratulujemy. Gmina Budziszewice, bardzo proszę, panie wójcie, cieszę się niezmiennie. No pan wójt ma tak olbrzymie doświadczenie, a jego praca na różnych stanowiskach społecznych jest tak wysoko zawsze oceniana, że nie dziwię się, że te 500 tysięcy zostało przyznane, ale to trzeba jeszcze dobrze wykorzystać i rozpracować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, gmina Lubochnia, bardzo mi miło. Panie wójcie, serdeczne gratulacje. Gdy widziałem ostatnio, miałem zaszczyt być u pana na różnorodnych uroczystościach, to nie wątpię, że te 500 tysięcy złotych zostanie wykorzystane do kampanii. Przepraszam, 2,5 miliona, ponad 2,5 miliona. Przepraszam najmocniej. Ale 500 to strach. Dojdzie 500, dojdzie. Niech się pan nie martwi. Gratuluję serdecznie, naprawdę ta olbrzymia kwota jest odpowiednikiem pana wielkiego wkładu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj zostały
przekazane wójtom, ale także panu staroście, prezydentowi miasta Tomaszów, świadectwa odbioru pieniędzy, olbrzymich pieniędzy na fundusz inwestycyjny, samorządowy fundusz inwestycyjny, który powstał w wysokości 6 miliardów złotych w skali całego kraju po to, żeby wesprzeć inwestycje związane z przełamaniem kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa. Polska wychodzi najlepiej z tego zagrożenia. Polska wychodzi najwięcej, najłatwiej, najskuteczniej dzięki działaniu rządu. Między innymi takie akcje, jak właśnie dofinansowanie inwestycji są tego przejawem, są tego świadectwem. Tak rząd polski działa, by wesprzeć tych, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji na skutek koronawirusa i na skutek tego kryzysu. Żadne inne państwo w ten sposób nie wspiera swoich przedsiębiorców, nie wspiera inwestycji, nie wspiera swoich samorządów. Dzięki temu przełamiemy ten kryzys. Dzięki temu rzeczywiście będziemy mogli odbudować silną, sprawiedliwą i dostatnią Polskę, zwłaszcza na obszarach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie są mniejsze miasta, zwłaszcza tam, gdzie są największe potrzeby. Gratuluję wszystkim samorządowcom, gratuluję panu staroście Węgrzynowskiemu i wszystkim wójtom i samorządom, którzy tak dobrze gospodarują swoimi zasobami, że otrzymali dodatkowe fundusze na inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję najmocniej. I teraz gmina Rokiciny, bardzo proszę. No nie jest to 2,5 miliona, 2600, nie jest to 500, ale 800 tysięcy to jest też... Dziękuję panie ministrze. Wielkie jest, tak powiem, uznanie dla pana pracy i możliwości państwa samorządu. Dziękuję bardzo. No i gmina Rzeczyca. I gmina Rzeczyca, panie wójcie, pan się ściga tutaj naprawdę... Łeb w łeb. Milion czterysta. Milion czterysta, panie wójcie. Naprawdę moje serdeczne gratulacje. Dziękuję najmocniej. Dziękuję. Dziękuję najmocniej. No, jednak gmina Tomaszów Mazowiecki. Bardzo prosimy pana wójta. To jednak to doświadczenie, te lata pracy, swoje robią 3 miliony złotych. Bardzo proszę, naprawdę, to jest docenienie, prawda? To jest możliwości. Ja rozumiem, że to jest związane z tą umową, tak? Z powiatem w sprawie drogi, tak? A to jest poza tym, rozumiem. Z potrzebem robimy za 25 milionów inwestycji. Świetnie, gratuluję. Nawet nie zauważył też. No i wreszcie gmina Ujazd, bardzo prosimy. Nawet nie zauważył. Gmina Ujazd, w której jesteśmy teraz nieomal codziennie gośćmi. Proszę państwa, wczoraj podziwiałem drogę do przedszkola, która została oddana właśnie w gminie Ujazd. Rzeczywiście znakomita. Moje gratulacje. Widać, jakim gospodarzem znakomitym jesteście państwo w samorządzie. Gratuluję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Gmina Żeleklinek, bardzo proszę pana wójta, tam na końcu pan się ustawił, ale pieniądze wcale nie na końcu. Ponad 700 tysięcy, panie wójcie, naprawdę. Tak nisko, żeście nam nie ocenili. Jakżeż nisko, wysoko oceniliśmy. Za to. Ocenimy jeszcze wyżej, naprawdę. Trzeba poznać, jak pan to rozpracuje, jak pan to wypracuje, wtedy będziemy oceniać dalej. Pracowałem przez lata. To prawda i liczymy na to, że każda złotówka zostanie wykorzystana. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapraszamy wszystkich teraz do... I raz jeszcze pokazuję, proszę państwa, 26 milionów, ponad 400 tysięcy złotych dla całego powiatu. Panie...
Dziękujemy za przybycie, za obecność. Proszę nie wątpić.